Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Paczol i dzisiaj mamy zupełnie nowy odcinek, czyli mamy zapowiedź nowych skinów, a także przedwczesna zapowiedź nowych sprawdź zanim kupisz, oczywiście. To u mnie na kanale. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie zobaczyć te skiny w akcji, zapraszam do zostawienia subskrypcji wraz z dzwoneczkiem, ponieważ ostatnio coś mi YouTube obcina zasięgi, ale no nieważne, w sumie naprawimy to, prawda? Dobra, i mamy nowe skiny za 1500. Jest babeczka Rockmenka, bardzo ładny skin. Do tego mamy Slayera, Slasha, chyba tak się nazywa. Też fajny skin, ale chyba nie będzie kupowany przeze mnie. Do tego mamy ratownika, ratowniczkę. To są dwa skiny do zestawu, też po 1500. W sumie nie powiedziałem chyba wcześniej. Mamy Robin Hooda także. Widzicie, Robin Hood jest bardzo podobny do tego Krasnala albo Elfa ze Świąt. Te wszystkie skiny są za 1500 faudolców, są klasy epickiej, więc muszą mieć plecaki, prawda? Więc zaraz będą ich plecaki. Ale przed tym jeszcze, jak pokażę wam plecaki tych skinów, mamy jeszcze do tego dwa skiny troszeczkę tańsze, ponieważ to są skiny za 1200 i mamy tutaj zielonego sokoła, nie wiem jak on będzie się nazywał, ale sokół był w karnecie, ten taki, pamiętajcie? W karnecie jak był Omega i Carbid w 4. sezonu był sokół, ten skin. I drugiego skina mamy... Cześć, tu Ernest! A przynajmniej tak mi się wyobraża, jak oglądam filmiki Ernesta, że tak właśnie Ernest wygląda. W ogóle zapraszam do niego na kanał, macie link w opisie. I to są skiny prawdopodobnie za 1200 albo za 800 i to jeszcze nie wiadomo. Przynajmniej nie znalazłem informacji na ten temat. Do tego, pamiętajcie, do tych skinów epickich mamy plecaki. I to jest tak, jeden zestaw ratowniczy z taką dziwną rękawiczką, drugi zestaw ratowniczy jakby ze składanymi noszami. Do tego mamy keyboard, bardzo ładny backbling, będzie kupowany. Do tego mamy bębenek, też mi się podoba, ale jest troszeczkę chyba za duży, jeżeli chodzi o backbling. I do tego mamy taki dziwny plecak od tego Robin Hooda. Nie wiem w ogóle, co tam ma przedstawiać ten plecak. Dziwnie on wygląda, bardzo dziwnie on wygląda. Ten mi się nie podoba, ale Robin Hood będzie chyba kupowany ze względu na to, że to będzie taki jedyny mój skin. Tak powiedzmy do kolekcji. Te plecaki, powiem szczerze, że mogli się bardziej postarać. Keyboard mógł być troszeczkę większy, bębenek troszeczkę mniejszy. No wiecie, trochę niedopracowania, ale to nic nowego w sumie. Patrząc po skinie wyjazd w trasę, który jeszcze jest zbugowany, to w sumie cały Epic Games, prawda? Więc co, lecimy jeszcze do lotnik i lofów, bo też mamy lotnik i lofy. I na pierwszy rzut oka będą kilofy, tutaj na pierwszy ogień pójdą kilofy. I mamy tak, bardzo ładny mikrofon, bardzo mi się podoba. Dziwny kilof, jakąś kroplówkę od tych ratowników. Dziwny, naprawdę dziwny, nie będzie kupowany przeze mnie na 100%. Mikrofon będzie. I do tego mamy jeszcze jakąś siekierkę. Siekierka chyba do tego Robin Hooda. Więc wydaje mi się, że siekierka i ten ratowniczy kilof będą po 500, a tamten za 800. I okej, mamy lotnię. Pierwsza lotnia to jest helikopter ratunkowy. Taki wiecie, jak są w filmach... Helikopter w ogniu chyba ten serial się nazywał, gimby nie znają oczywiście. Bardzo mi się podoba ten helikopter, do tego bardzo mi się podoba ten samochodzik i nie podoba mi się totalnie to takie dziwne helikoptero, łódka, nie wiem co to jest, taka ryba chyba, ona tak z przodu ma chyba rybę. Bardzo mi się nie podoba, dlatego według mnie helikopter i samochodzik będą na sprawdź zanim kupisz, a ta łódeczka latająca nie. To chyba wszystkie w sumie przecieki chyba, prawda? Mamy nowego skina, White carda. Do tego mamy kill-off za darmo, do tego mamy spadanie za darmo. Z przecieków to będzie na tyle, może coś jeszcze nowego będzie, ponieważ ostatnio też były przecieki i wyszedł nowy skin w tych przeciekach i ten skin jeszcze nie doszedł do gry, nie wiem czemu. Więc mam nadzieję, że wam się podobało. Ja będę się z wami żegnał, mam nadzieję, że jeszcze ta gierka w tle wam się podoba, bo fajnie wyszła na nowym trybie. Ja się z wami żegnam, do zobaczenia, pamiętajcie o sobie, widzimy się w następnym odcinku, na razie!